29 grudnia Kościół wspomina błogosławionego Jana Chrzciciela, Ferreresa Boluda, prezbitera i męczennika. 28 listopada 1865 roku w Walencji przyszedł na świat przyszły męczennik hiszpański. Gdy miał 16 lat, wstąpił do seminarium duchownego. W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie i jako kapłan wstąpił do zakonu księży jezuitów. Po uzupełnieniu studiów wykładał teologię moralną i prawo kanoniczne w seminariach jezuickich w Toro i w Barcelonie. W tym czasie publikował wiele książek i artykułów. Na jego podręcznikach formowały się pokolenia kapłanów hiszpańskojęzycznych. Był cenionym profesorem. Kilka lat współpracował w Rzymie z księdzem kardynałem Piotrem Gasparim, który przygotowywał nowy kodeks prawa kanonicznego. Po powrocie do Hiszpanii kontynuował prace naukowo-dydaktyczne. Gdy w roku 1936 w Hiszpanii nasiliły się nastroje antykatolickie, musiał, jak inni jezuici, opuścić klasztor i zamieszkać w prywatnym domu. Latem tegoż roku został aresztowany. Osadzono go w więzieniu San Miguel de los Reyes i skazano na śmierć tylko za to, że był kapłanem katolickim. Wraz z innymi więźniami przebywał w bardzo ciasnym pomieszczeniu. Ksiądz Jan z powodu brutalnego traktowania i ciężkich warunków życia był tak słaby i wycieńczony, że nie miał sił nawet chodzić, mógł tylko bezwładnie leżeć na posłaniu. Chętnie uczestniczył w modlitwie różańcowej, którą prowadził jeden ze współbraci. Ksiądz Jan 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia wyspowiadał się i przyjął Komunię Świętą. Przygotowywał się na śmierć, której się spodziewał. 21 grudnia usiłowano wykonać wyrok śmierci, ale był tak osłabiony, że nie był w stanie nawet wstać. A materac, na którym leżał, nie zmieścił się w samochodzie, którym przyjechali oprawcy. W Boże Narodzenie jeszcze raz przyjął Komunię Świętą, co w warunkach więziennych było tak rzadkie, że wręcz niemożliwe. 29 grudnia rewolucjoniści przyszli jeszcze raz. Zastali go już martwego. Miał 75 lat, gdy zmarł z powodu prześladowania chrześcijan w Hiszpanii. Zmarł w opinii świętości, do końca wierny Kościołowi i swojemu powołaniu. Ksiądz Jan mówił, że jeden dzień pobytu w ciężkim więzieniu jest więcej wart niż wcześniejsze życie zakonne. Tak rozumiał i tak cenił sobie możliwość cierpienia za Kościół. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku wraz z 232 innymi męczennikami hiszpańskimi przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otaczaj nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.